Panie Jezu, ponownie do Ciebie przychodzimy dziś rano. Przychodzimy z sercem otwartym na Ciebie, z całą swoją istotą otwartą na Ciebie. Modlimy się, byś mówił do nas. Mówił do nas z tronu, jak bardzo Ciebie, Panie, potrzebujemy. Mów do każdego z nas. Panie, teraz w domach, tam gdzie jesteśmy w pokoju, sami z Tobą. Po prostu jesteśmy sami z Tobą. Panie, modlimy się, byśmy nie uznawali, że to przemawianie dotyczy kogoś innego. Nie słuchamy ze względu na kogoś innego. Panie, niech to słowo przeniknie naszą istotę, otworzy nam oczy, oświeci nas, byśmy zobaczyli, czym jest ekonomia tajemnicy. Zobaczyli, czym ona jest, co czynisz dzisiaj na ziemi. Panie Jezu, bądź miłosierny dla nas. Panie, zaspokój naszą obecną potrzebę. Kochamy Ciebie. Kochamy Ciebie. Otwieramy się na Ciebie. Oddajemy Ci w sobie całe miejsce. Modlimy się w Twoim imieniu. Amen. Kochani święci, zebraliśmy się. To już ostatnie spotkanie razem podczas tej europejskiej konferencji studenckiej. Wiem, że wielu słucha na całej ziemi. Widziałem listę. Prawie 1000 świętych, młodzieży, starszych, którzy zbierają się razem, żeby słuchać Pańskiego Słowa w tym czasie. Nasz ogólny temat: życie chrześcijańskie w liście do Filipian. Życie to, w liście do Filipian, to życie, które żyje Chrystusa. To może być dla Was nowa terminologia. Może wcześniej tego nigdy nie słyszeliście. Ja, gdy byłem młodym człowiekiem, wzrastałem w domu chrześcijańskim, uczono mnie treści chrześcijańskich. Najbardziej interesowała mnie modlitwa o to, żeby miał siłę do przezwyciężenia grzechu, świata i był dobrym chrześcijaninem, który głosi Ewangelię. Myślałem, że zbawienie jest raz na zawsze. Wierzę w Pana i jestem zbawiony. Jako młody człowiek myślałem, że jeżeli grzeszę czy dokonam czegoś okropnego, utracę moje zbawienie i muszę jeszcze raz zostać zbawiony. Tak po prostu rozumiałem i w większości modliłem się o siłę i pomoc do wyznawania upadków. Tak żyłem. Potem pewnego dnia usłyszałem prawdę dotyczącą części człowieka, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Ciało to nasza zewnętrzna powłoka, dusza, nasza osoba, nasza wewnętrzna istota, która składa się z umysłu, emocji i woli. I też słyszałem: o, mam ducha. W księdze Hioba czytamy: jest duch w człowieku. Duch w człowieku. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23. Paweł tam modli się, żeby Bóg pokoju uświęcił was zupełnie i niech wasz duch i dusza i ciało będą zachowane w całości. Wyraźne to. Duch i dusza i ciało. To słówko i mówi wyraźnie, że to są trzy odrębne części naszej istoty. List do Hebrajczyków 4, werset 12. Bo Słowo Boga jest żywe, działające i ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, i zdolne rozeznać myśli i zamiary serca. Ten werset mówi wyraźnie o duszy i duchu, że nie są one te same, że trzeba je oddzielić. Święci, cóż za objawienie, jakaż pomoc dla nas, dla mnie, znać, że w moim duchu, najgłębszej części mojej istoty, że mam ducha. Dalej Ewangelia Jana, rozdział 3, apostoł Jan mówi nam: to, co się narodziło z ducha, ducha z dużej litery, ducha świętego, Boga ducha, jest duchem, moim duchem, pisanym małą literą. Werset 5.
Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego i wejść do tego Królestwa. Więc bardzo to wyraźne na podstawie kilku tych wersetów, że mamy ducha. Ten duch to najgłębsza część naszej istoty. Tam jest Pan. I gdy uwierzyliśmy w Pana i przyjęliśmy Go, odrodziliśmy się w naszym duchu. Nasz duch stał się zespolony, zespolił się z Bogiem Duchem. Teraz Bóg jako duch żyje w moim duchu. Jest jedno ze mną w moim duchu. Wszystko, czym jest, wszystko, co ma, wszystko, co osiągnął, swe niezgłębione bogactwa, Jego boskie, bogate przymiot, Jego historia, to, że stał się człowiekiem, żył na ziemi jako człowiek, Jego ludzkie życie, śmierć na krzyżu, wszystko, co rozwiązał, Jego pogrzeb, pochowanie w grobie, Jego zmartwychwstanie na trzeci dzień, Jego w niebo wstąpienie, na najwyższe miejsce we wszechświecie. Teraz to wszystko jest w moim duchu. Alleluja! Za mego ducha, bracia i siostry, drodzy święci, to nasz duch. Nasz duch jest jedno z Bogiem. Jedno z trójjedynym Bogiem. Upewnijcie się. Powiedzcie, Panie Jezu, kocham Cię. Od razu pojawia się miłe odczucie w nas. To z powodu naszego ducha. W liście do Efezjan 3 Paweł modlił się, byśmy zostali wzmocnieni mocą według Boga, swego chwały, wzmocnieni mocą przez Jego ducha do wewnętrznego człowieka. Musi zachodzić przekaz bogactw, chwały trójjedynego Boga do naszego wewnętrznego człowieka, naszego ducha. Amen. Ale to nie koniec. Boże zbawienie idzie dalej, głębiej. Jest bardziej wszechzawierające. Gdy dochodzimy do życia chrześcijańskiego, w liście do Filipian musimy rozumieć kolejną część. Ta kolejna część to to, że Boże zbawienie musi wejść do naszej duszy, do naszego umysłu, emocji. O, nasze emocje idą to w górę, to w dół. W prawo, w lewo, posępne, szczęśliwe, smutne, zatroskane. Tyle tego wszystkiego, emocje i wola. To trzy części naszej duszy, które składają się na naszą osobowość. To prawdziwie nasze życie, zanim zostaliśmy zbawieni. To było naszym życiem, to była nasza osoba. Nasza dusza była nami, naszą osobowością, naszym życiem. Żyliśmy tam, żyliśmy w niej. Istnieliśmy w tej sferze. Ale Boże zbawienie chce, by ten wspaniały, drogocenny, wszechzawierający, trójjedyny Bóg wszedł do naszego ducha. On nie jest zaspokojony. Jego zbawienie musi przejść od ducha do naszego umysłu. Nasz umysł musi zostać zbawiony. Nasze emocje muszą zostać zbawione. Trójjedyny Bóg chce dodać siebie, zespolić i przesycić wszystkie części naszej duszy, by życie naszej duszy, poprzedniego człowieka, starego człowieka, by nasza poprzednia osoba została ukrzyżowana. Tego człowieka trzeba umieścić na krzyżu, porzucić, żeby Chrystus mógł zapełnić nasz umysł, opanował nasze myśli, przesycił nasze emocje, przezwyciężył też naszą wolę. I co się wtedy dzieje? Chrystus staje się naszą osobą. Już nie ma ciebie, to Chrystus. O tym Paweł mówił, gdy rzekł: jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Oznacza to, że moje stare życie, mój poprzedni człowiek, moja poprzednia osoba
została odrzucona, ukrzyżowana z Chrystusem. I już dłużej nie ja żyję. Już nie ja myślę, już nie ja odczuwam, decyduję, mój umysł, emocje i wola zostały przepojone Chrystusem. Opanował je Chrystus. Uzyskał pozwolenie na wejście do naszego umysłu, emocji, woli. Więc Paweł mógł powiedzieć, już dłużej nie ja żyję, ale to Chrystus, który żyje we mnie. Chrystus żyje we mnie. Nie oznacza to, że biega wszędzie w moim duchu i działa, gdy tymczasem sumienie namaszcza moje myśli. Tak, oczywiście to czyni, bez wątpienia, ale co chce uczynić, co jest jego zamiarem, co go uszczęśliwia, gdy może przesycić nasz umysł, zalać nasze emocje, przezwyciężyć naszą wolę, żebyśmy mogli powiedzieć, to Chrystus żyje we mnie. A życie, które teraz prowadzę w ciele, powiedział, wciąż żyję, nie jestem martwy, wciąż żyję. Mam życie, ale życie, które teraz prowadzę w ciele, żyję w wierze. Cóż to takiego? Ta wiara to organiczny związek, jaki mamy z Chrystusem dzięki uwierzeniu w Niego. Wierzymy, że zostaliśmy z Nim ukrzyżowani, że On wszedł w nas, że nas przepoił. Wierzymy, że chce żyć przez nas. Ta wiara łączy nas z Nim. To łącząca wiara. Ona przyłącza nas. Ta wiara jest jak gałązka wszczepiona w krzewiny. Połączeniem jest wiara. To wiara, jak żyjemy. Żyjemy w tym organicznym związku, połączeni z Panem. Jesteśmy z Nim jednym duchem. To połączenie jest w moim duchu. A teraz bogactwa tego życia wpływają do wszystkich części mojej istoty. Życie, które teraz prowadzę w ciele, jest życiem w wierze Syna, nie mojej wiary. Wiara wlana została we mnie. Ta wiara przyszła od Niego. Ta wiara przyszła przez Jego Słowo. Ta wiara przyszła przez wizję, uświadomienie, objawienie Chrystusa, który żyje we mnie. To wiara Syna Bożego, który mnie ukochał. Nie ukochał nas. Oczywiście On kocha nas, to takie osobiste. To Jego życie jest czymś tak osobistym. On ukochał mnie. Ta miłość zachowuje mnie, łączy mnie z Nim, zachowuje w organicznej więzi. On wydał za mnie samego siebie. Jakie to cenne. Każdy z nas osobiście, pojedynczo, w miłości Chrystusa, przez wiarę Chrystusa, może być połączony, złączony, zespolony, a nawet włączony w Niego. Tak więc dwoje, Chrystus i ja, Chrystus i Ty, jesteśmy razem. Możemy mieć jedno życie codzienne razem z Nim. Tym jest Boże zbawienie. Po pierwsze, polega ono na tym, by wejść do naszego ducha, rozprzestrzenić się do naszego umysłu, emocji, woli, opanować wszystkie nasze wewnętrzne części, żeby On mógł żyć siebie z nas. Bracia i siostry, jak się modlimy? Co chcemy, by Bóg dla nas uczynił? Obnaża to nasze myślenie o tym, czego nam potrzeba. Obnaża myślenie o tym, jakiego zbawienia potrzebujemy. Możemy być w więzieniu, jak Paweł. Możemy być zamknięci w swoim pokoju. Możemy się troskać. Możemy przebywać w swoich emocjach. Możemy przechodzić finansowe trudności, problemy zdrowotne i modlimy się o to. Modlimy się o moc do przezwyciężenia grzechu, świata, odniesienie zwycięstwa nad tą daną rzeczą. Wiemy, o jaką rzecz chodzi.
całą nadzieję pokładamy w tym, że Pan odpowie na naszą modlitwę, da nam siłę, pomoże nam nie martwić się, odpowie na naszą modlitwę o więcej pieniędzy, odpowie na modlitwę o zdrowie. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, nie musicie o to się modlić. Nie tego potrzebujemy. Potrzebujemy zbawienia. Zbawienia Pawłowego. To wyjdzie ku zbawieniu. Wyjdzie ku zbawieniu dzięki Waszym prośbom i zaopatrzeniu, obfitemu zaopatrzeniu zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa, który żyje we mnie. Czym jest to zbawienie? To zbawienie naszej duszy. Paweł o tym mówił w liście do Hebrajczyków. Końcem naszej wiary zbawienie duszy. Święci, nasze dusze muszą zostać zbawione, byśmy żyli Chrystusa. Wiele o tym mówiliśmy, o życiu Nim, powiększaniu Go, wyrażaniu Go. Jak to robimy? Jak to zrobić? Dzięki temu, dzięki Chrystusowi, który czyni sobie dom w naszych sercach, wbudowuje się do naszego umysłu. Każdy z nas żyje w umyśle, emocjach i woli. Nasze modlitwy powinny się zmienić. Powinniśmy się modlić, Panie, uczyń sobie dom w mym sercu. Panie, zespól siebie z moim umysłem. Panie, nienawidzę ich myśli. Nienawidzę tego, co myślę o tym bracie, co czuję na temat tej siostry. Nie cieszą mnie moje emocje. Potrzebuję, byś wszedł do moich emocji. Panie, zalej moje emocje. Uczyń mój umysł umysłem Chrystusa. Paweł tak powiedział w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, że macie umysł Chrystusa. On mówi do niemowląt w Chrystusie w rozdziale trzecim. Nie mogłem karmić was solidnym pokarmem, musiałem dać wam dzieciom mleko. Bezpośrednio przed tym mówi, ale macie umysł Chrystusa. Jak bardzo musimy tak mówić, ogłaszać, mam umysł Chrystusa. Panie, mój umysł potrzebuje Chrystusa. Potrzebuję Twoich myśli, Twoich wewnętrznych części. Panie, uczyń swe wewnętrzne części moimi. Tego poranka wyszedłem, spacerowałem i po prostu powiedziałem do Pana, co Ty teraz myślisz? Ja też tak chcę myśleć. Co myślisz o tym, o tamtym? Jakie masz odczucie na temat tego? Chcę tego, co Ty czujesz, co myślisz. Chcę Twych wewnętrznych części. Bracia i siostry, tak powinniśmy się modlić. To pokaże, że rozumiemy Bożą ekonomię, że ona nie polega tylko na tym, by wejść do naszego ducha, ale on musi rozprzestrzenić się na naszą duszę, opanować naszą wewnętrzną istotę. Potem możemy scalać się ze świętymi, koordynować się. Możemy stać mocno w jednym duchu, zmagać się w jednej duszy. Czyjej duszy? Nie waszej, nie mojej. Nie powiecie, ja przewodzę. Powinno być o mnie. Wszyscy powinni być jedno ze mną w mej duszy. To byłoby okropne. Nie, mamy umysł Chrystusa. Jesteśmy tej samej duszy. Nie tej samej duszy ze starszym, z kimś, kto przewodzi. Ta współdusza polega na tym, że jesteśmy jedno z Chrystusem. Chrystus jest naszą duszą. Chrystus wszedł, opanował, zajął miejsce, żyje w nas, porusza się, daje odczucia i gdy uświadamiamy sobie tę myśl, tamte myśli, myśli nie tylko przychodzą od nas, to strzały od wroga, te groźby, lęk, te myśli o tym bracie, o tamtej siostrze, to nie musi pochodzić od was. Mogą to być myśli wystrzelone niczym ogniste strzały w wasz umysł. Mamy coś w pamięci.
Na przykład wielu z nas dręczy to, co pamiętamy, co powiedzieliśmy, dokąd poszliśmy i wyznaliśmy, nawróciliśmy się i radujemy się Panem. I jesteśmy na spotkaniu takim jak teraz i myśli mogą przyjść. To doprowadza do tego, że spadamy, przyzwalamy na tę myśl. I ona zakłóca naszą radość, przeszkadza naszej społeczności, wnosi troski. Ta myśl to atak szatana, który sprawia, że tracimy naszą społeczność i zatrzymuje to życie Chrystusem. Dlatego potrzebujemy hełmu zbawienia. Panie, to coś w ciele. Zakładam hełm zbawienia. Chrońmy myśli. Czy Paweł nie powiedział w 4 rozdziale do Filipian, a pokój przewyższający wszelkie zrozumienie będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie. Tego potrzebujemy. Tak mamy praktykować tę konferencję. Tak mamy te punkty zamieniać w praktykę. To bardzo proste. Zamieniamy w modlitwę. Panie, zdobądź me wewnętrzne części, całą mą wewnętrzną istotę. Uczyń dom w mym sercu. Nie myślcie, że ta społeczność, te trzy poselstwa są zbyt wzniosłe. Nie mówcie, że młodzież, studenci nie mogą tego zrozumieć, że to zbyt wzniosłe. Tym jest Boże zbawienie. Boże zbawienie chce dotrzeć do głębi naszej istoty. Całe wieki na to czekano. Tego poranka, gdy się modliłem, byłem z Panem. Pan mnie poprowadził. Mam pewne obawy, bo cały czas na to przeznaczam, ale mam odczucie, że to jest tak ważne. W liście do Filipian w rozdziale 3, może tak powiem, w rozdziale 1 i 2 i w 4 Paweł mówi o umyśle wierzących. Najpierw mówimy o tym, że musimy być w jednej duszy, zmagać się razem w jednej duszy. Mówi o tym, byśmy myśleli to samo, a przy tym byli jednej duszy. Mieli ten sam umysł. Niech ten umysł będzie w was, umysł Chrystusa. A w rozdziale 4 nawołuje, koryguje Ewodię i Syntychę, by myślały to samo. Umysł, bracia i siostry, sprawia nam największy problem. Mamy więc kłopot z doświadczaniem Chrystusa i radowaniem się Nim. O, niech Pan pozyska nasz umysł w tych dniach. Całe to doświadczenie zależy od tego, czy Pan pozyska nasz umysł, emocje i wolę. O, mówi, byśmy wszystko czynili bez szemrania i przemyśliwań. Szemranie pochodzi z emocji. Głównie siostry mają silne emocje, również bracia, a przemyśliwania pochodzą z umysłu. Głównie bracia mają z tym kłopot. Też siostry. W drugim liście do Koryntian 10 Paweł mówi o burzeniu twierdz, przemyśliwań. Przemyśliwania to twierdza w naszej istocie. To trzeba zburzyć. Aby Pan zdobył nasz umysł. I Paweł, jak kończy rozdział 2, mówi o przedkładaniu słowa życia. Nie chcemy występować z narzekaniem, przemyśliwaniami, troskami, lękiem. Nie to przedkładamy. Przedkładamy Chrystusa jako słowo życia, który przesycił naszą istotę. A było odwrotnie. Inaczej myślano. Były odmienne nauki. Judaizm opanował Kościół. Na powrót zwrócił wszystkich do prawa, do tradycji, do dni, pokarmów, obrzezania i przepisów, do tych wszystkich zewnętrznych rzeczy próbowano poprawiać, korygować,
i doskonalić upadłe ciało. To niemożliwe. To tak jak próbować szkolić małpę, by żyła jak człowiek. Możecie ją ubrać, możecie szkolić, by tańczyła, skakała, zachowywała się jak człowiek. Potem jednak zdejmujecie to ubranie i ona wraca do klatki, ponieważ jest małpą. I my tacy jesteśmy. Dopóki życie Boże, Jego natura nie wejdzie w nas, jesteśmy jak małpa. Staramy się być człowiekiem. Ale teraz mamy Chrystusa. Jego życie, Jego natura, osoba w nas jest. Już nie jesteśmy małpą. Teraz jesteśmy Bogiem człowiekiem. Jesteśmy Bogiem zespolonym z człowieczeństwem. Jesteśmy Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem. Człowieczeństwo i boskość żyje razem. Już nie szkolimy małpy teraz. Żyjemy inną osobą. Żyjemy innym życiem. Potem Paweł pisze wersety stanowiące wielki punkt zwrotny w całym liście do Filipian, rozdział 3, wersety od 7 do 11. Lecz rzeczy, które były dla mnie zyskiem, to ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Ale więcej, także wszystko uznaję za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. To coś osobistego, osobistego. Ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to za śmieci, odpady, żeby zyskać Chrystusa. Życie Pawła, jego życie codzienne polegało na zyskiwaniu Chrystusa. Ale aby zyskać Chrystusa, on musiał opróżnić siebie. Był zapełniony jak zbiornik, naczynie, rupieciami, religią, światem, reputacją, samym sobą. Musiał ponieść stratę tego wszystkiego. Musiał pozwolić temu odejść. Opróżnić to. W taki sposób też możemy się modlić. Opróżniam swój umysł, emocje. Opróżniam siebie ze zranień, uraz, ran, wspomnień. Opróżniam to z siebie, usuwam, bym zyskał Chrystusa. Panie, napełnij, zastąp, dodaj siebie do mnie w tych wszystkich rzeczach, bym zyskał Chrystusa. Ile Chrystusa mamy? Nie, czy stałem się zwycięski? Nie, czy jestem duchowy? Jak głęboko jestem w Chrystusie? Nie. Paweł o nic takiego się nie modlił. Modlił się, by zyskać Chrystusa. Zyskać Chrystusa, zyskanie Go wiąże się z ceną. Porzucamy coś, poświęcamy. Poświęcamy siebie, by obierać Chrystusa za wzór. On opróżnił siebie, uniżył siebie. Święci, tak mamy praktykować wszystko, o czym tu mówimy. Obierać Chrystusa za wzór. Opróżniać się. Budzimy się rano, coś siedzi nam w głowie, coś zakłóca nam pokój, coś zasmuca nas. Opróżnij się z tego. Jak? Mówimy, Panie, opróżniam siebie z tych myśli. Opróżniam siebie z tej urazy. Opróżniam się z tego gniewu. Puszczam to. Puszczam tę zgryzotę. Z niektórymi z was świętymi służyłem, widziałem, byłem z wami. Macie silnego ducha, ale wciąż jesteście niezadowoleni, jesteście gniewni, zniechęceni. Tak, możecie zwrócić się do swego ducha. Także głośno możecie krzyczeć, modlić się, chwalić, ale jesteście niezadowoleni. Dlaczego? Musicie zyskać Chrystusa, opróżnić się. Opróżnić siebie ze zgryzoty, z gniewu, z tej urazy. Mówcie, Panie, opróżniam się. Nie jestem zadowolony z żony, z męża,
tego uczucia, że mnie się nie ceni. Po prostu opróżniam się z tego, bym zyskał Chrystusa. Teraz chcę, Panie, byś wszedł i napełnił. Ale to nie koniec. Wersety od 8 do 11 to jedno długie zdanie. I dalej, nie tylko zyskać Chrystusa, ale być znalezionym w Nim. Znaleźć moje uczucia, emocje, gniew, zranienia, urazy, rany, humor, bojaźnie. Znaleźć się w tym wszystkim w innej osobie, w Chrystusie. Jestem inną osobą. Jestem w Nim. Bóg mnie tam umieścił. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Nie chcę być znaleziony w nikim innym, ale w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, własnego zwycięstwa, sukcesu, owocu, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest sprawa z mych wysiłków doskonalenia siebie, lecz tę, która co jest poprzez co? Organiczny związek, wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość, która jest z Boga i oparta jest na wierze. Wiecie, czym to jest? To jest sprawiedliwość Chrystusa. On jest doskonały, święty, sprawiedliwy. A ja jestem organicznie z Nim połączony w moim duchu i teraz w mojej duszy. I gdy żyję Nim w tym organicznym związku, Jego sprawiedliwość jest moją sprawiedliwością i mogę wyrażać swoim życiem sprawiedliwość Chrystusa. Musimy modlić się tymi wszystkimi wersetami i dalej czytamy, aby poznać Go. Poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i społeczność Jego cierpień, będąc upodabniany do Jego śmierci. Poznać Go. Moc Jego zmartwychwstania zaczyna się od tej mocy. Mocy, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Mocy zmartwychwstania. Chrystus najpierw cierpiał, a potem zmartwychwstał. Ale jeśli o nas chodzi, mamy najpierw zmartwychwstanie z Jego mocą. A potem możemy mieć społeczność w Jego cierpieniach. Możemy przechodzić przez cokolwiek. Możemy wielbić. Możemy doświadczać wszystkiego. Znajdować się w każdej sytuacji. Ponieważ, co? Mamy moc zmartwychwstania. Poznać Go. Moc Jego zmartwychwstania. I społeczność Jego cierpień. Nie moich cierpień. O, ucierpiałem. Straciłem pracę. Zdrowie to moje cierpienia. A co, jeśli chodzi o cierpienia Chrystusa? Społeczność Jego cierpień. Jak w nich mieć udział? Złączyć się organicznie z Nim. Trwam w społeczności Jego cierpień. Jego odrzucono, mnie mogą odrzucić. Ukrzyżowano Go i mnie mogą krzyżować. Drwiono z Niego, poniżano. Mnie nie trzeba wywyższać, otaczać chwałą. I mogę mieć społeczność w Jego cierpieniach. To coś prawdziwego, rzeczywistego. Próbujemy przebaczyć komuś, odpuścić jakąś urazę. Mówicie, Panie, próbowałem przebaczyć, zapomnieć, bo przebaczyć to zapomnieć, ale nie mogę. Wciąż pamiętam, gdy ich widzę, przypominam sobie, gdy myślę, te wszystkie uczucia zalewają mnie ponownie i znowu płyną mi łzy. Nie mogę odpuścić. Wiecie co? Moc zmartwychwstania jest dzisiaj w duchu. I możemy to mówić. Panie, moc zmartwychwstania, skuteczność Twojej śmierci i moc Twojego zmartwychwstania jest teraz czymś w duchu, a Twój duch jest zespolony z moim duchem i stosuję Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie na te wspomnienia, na te uczucia, Panie Jezu.
I zobaczycie, że to przepadnie. Zadziwi to was. Zadziwi was pokój, radość, zaspokojenie i odpoczynek. Dlatego nazywamy to radowaniem się Panem. Doświadczać Go, to stosować Go, radować się Nim. To pokój, odpoczynek i zaspokojenie, które pochodzą ze stosowania Go w każdej sytuacji. Ale to dalej nie koniec. Zdanie nie kończy się, że może dojdę do nadzwyczajnego powstania z martwych. To nagroda. Nadzwyczajnego powstania z martwych. To nagroda. W jednym z tłumaczeń czytamy, bym za wszelką cenę doszedł do powstania z martwych. Co to jest? To jest nadzwyczajne powstanie z martwych. Najlepsze zmartwychwstanie. O tym Paweł mówi w liście do Hebrajczyków w rozdziałach 12. To pierwsze zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie pierwocin. Dziecka mężczyzny zostanie porwany do tronu. To powinno być naszym celem, nagrodą. Dlatego podążamy za Chrystusem. Dlatego Go doświadczamy i radujemy się Nim. No, przejdźmy teraz do planu, ponieważ wciąż jeszcze mamy do omówienia długi plan. Ale nie martwmy się. Dobrze stoimy z czasem. Chcę powiedzieć, że na tym polega życie chrześcijańskie objawione w liście do Filipian. To spotkanie trzecie dotyczy życia wyczekiwania. Żyć Chrystusa ze względu na budowanie ciała Chrystusa. To, że żyjemy Chrystusa, do czegoś prowadzi. Do budowania ciała Chrystusa. To życie wyczekiwania. Rozdział 3, wersety 20 i 21. Paweł mówi to po zakończeniu tej długiej społeczności na temat nadzwyczajnego powstania z martwych. Mówi, bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach, skąd też gorliwie wyczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego poniżenia, by upodobnić je do ciała swojej chwały, według swego działania, którym jest w stanie także poddać sobie wszystko. Paweł mówi, nasza wspólnota istnieje w niebiosach. Stąd też gorliwie wyczekujemy Zbawiciela. To życie, które polega na życiu Chrystusa, jest życiem wyczekiwania. Wyczekujemy Pana. Wyczekujemy, że zostaniemy przemienieni. Punkt rzymski pierwszy, bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach, skąd też gorliwie wyczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. No, możecie chcieć podczas tej konferencji mówić o Pańskim przyjściu, o proroctwach, jak to będzie, że czas na to. Słowa Pawła są jednak inne. Jak dotychczas w liście do Filipian Paweł nawiązywał do Dnia Pana już wielokrotnie. Rozdział 1, werset 6. Będąc o tym właśnie przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Chrystusa Jezusa. O, dzień Chrystusa Jezusa. To dzień Pańskiego przyjścia. I rozdział 1, werset 10. Tak byście wypróbowując, aprobowali to, co się różni, jest znakomitsze, abyście byli czyści i wolni od wyrzutów na dzień Chrystusa. I znowu mówi o tym doświadczeniu, radowaniu się Chrystusem w kontekście Dnia Chrystusa. Ale nie, o, Pan przychodzi. Nie. Ale żebyście byli bez skazy, czyści, żeby dzieło, które Pan was zaczął, ukończył.
do dnia Chrystusa. Rozdział drugi też mówi o dniu Chrystusa. Ale teraz, pod koniec rozdziału trzeciego, mówi tak, bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach. Nasze obywatelstwo nie jest niemieckie, francuskie, angielskie, holenderskie, amerykańskie. Mamy inne obywatelstwo. Zostawiliśmy swoje paszporty. Teraz mamy inny paszport. Punkt A. Ponieważ nasz kraj znajduje się w niebiosach, nie powinniśmy być zawładnięci ziemskimi sprawami, rzeczami materialnymi potrzebnymi do egzystencji. Nie martwić się o politykę. Kto będzie prezydentem, co się dzieje. Nie martwić się o pracę, ekonomię. Nie, to powinno nas zajmować. Powinno nas zajmować to, że mamy inne obywatelstwo. Ja mam doświadczenie mieszkania w Niemczech. Mieszkam w Niemczech, ale mam pełną świadomość i przekonanie, że jestem obywatelem Ameryki. Gdyby coś się złego stało, wiem, że rząd amerykański by pojawił się i mnie wziął, że zatroszczy się o mnie. Ten niebieski paszport to bilet wstępu do prawie każdej części świata. Jest tak potężny. I chociaż mieszkam w Niemczech, uświadamiam sobie, że moje obywatelstwo nie jest niemieckie. Podoba mi się tu. Nie, żebym nie cierpiał tu być. Nie zrozumcie mnie źle. Ale nie słuchałem wiadomości z Niemiec przez prawie 4 już lata. Więc nie wiem, co się dzieje. Święci jedynie mi mówią, bracia i siostry. Ja nie wiem, ponieważ to nie moje obywatelstwo, ale mógłbym sprawdzać wiadomości z Ameryki, codziennie przyglądać nagłówki, czytać artykuły, oglądać wideo, urywki, co się dzieje, ponieważ to jest moje obywatelstwo. Punkt B. Troszcząc się o swoje ciało, powinniśmy zajmować się materialnymi potrzebami, lecz nie pobłażać sobie w tym, ani nie czerpać z tego nadmiernej radości. Nasze ciała muszą zostać przemienione. Musimy zadbać o to, szczególnie w tych dniach. W tych dniach słyszymy wiele rad o tym, żeby myć ręce, zachowywać odległość, przestrzegać kwarantanny. Musimy to wszystko robić, ale powiem tak o tym wirusie COVID-19 i o rozprzestrzenianiu się go. Bracia i siostry, oby Pan okazał nam miłosierdzie, by przez nas ta choroba nie rozprzestrzeniła się na innych, jeśli ją złapiemy. Niech Pan nas przykryje, uzdrowi i odzyska. Byśmy dbali o swe ciała, o zdrowie, jedli właściwie, pili, odpoczywali właściwie, ponieważ musimy dokończyć biegu. Musimy żyć długo, żeby Pan działał w nas, by Pan mógł żyć przez nas i powiększał się w nas. Musimy zadbać o swe ciała, ale nie powinniśmy ryzykować, dogadzać sobie, ryzykować zdrowie swoje, innych też, bo chcemy mieć trochę przyjemności, zadowolenia z fizycznych rzeczy. Nigdy tak nie powinniśmy czynić, nigdy nie ryzykować życia innych, bo chcemy popuścić cugli. Jeśli nasi sąsiedzi czegoś potrzebują, może podejmiemy ryzyko. To będzie naszym świadectwem. Na przykładzie Epafrodyta, on ryzykował życie. Dostarczył Pawłowi dar od Filipian. Zrobił coś dla innych. Może podejmiemy ryzyko w związku z tym. Nie będziemy tak pochłonięci sobą. O, nie mogę, nie chcę tego dotknąć, nie chcę tego robić, widzieć. Nie. Ze względu na innych możemy podjąć ryzyko. Ale żeby zadowolić siebie, mieć przyjemność, rozrywkę, nigdy tak nie róbmy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Punkt C. Oczekując i kochając chwalebne ukazanie się Pana, powinniśmy prowadzić życie, w którym wyrażamy Boga i ograniczamy swoje ciało.
Paweł tak powiedział. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy sędzia, odpłaci mi w tym dniu, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim, którzy ukochali Jego ukazanie się. Czy kochacie Jego ukazanie się? Czy niecierpliwie czekacie? Z niecierpliwością czekamy. Na to wszystko czekamy. Czekamy na Jego Syna z niebios. Z niecierpliwością czekamy, bracia i siostry, abyśmy wszyscy weszli we wewnętrzne części Chrystusa i byli tymi, którzy ukochali Jego ukazanie. Z niecierpliwością czekają synostwa, odkupienia naszego ciała. Punkt rzymski drugi. Chrystus przemieni ciało naszego poniżenia, by upodobnić je do ciała swojej chwały według swego działania, którym jest w stanie także. On jest w stanie także poddać sobie wszystko. Bracia i siostry, On jest w stanie to zrobić, upodobnić nasze ciało poniżenia do ciała Jego chwały. Punkta. Oczekujemy na Chrystusa, który powróci, żebyśmy zostali wprowadzeni w ostateczne zwieńczenie Bożego zbawienia, przemienienie ciała. W swoim zbawieniu Bóg najpierw odrodził naszego ducha. Obecnie przeobraża naszą duszę, a na koniec przemieni nasze ciało, by nas przesycić chwałą, czyniąc nas takimi samymi jak Chrystus we wszystkich trzech częściach naszej istoty. To dzisiaj Bóg czyni. Teraz, dzisiaj, wszedł do naszego ducha, przeobraża naszą duszę, umysł, powierz mu swój umysł, emocje, przekaż siebie, poświęć mu siebie ponownie, by miał swobodę, pozwolenie, dojście i uczynił wszystko, co chce w naszej wewnętrznej istocie. A na koniec, by przemienił nasze ciało i otoczył nas chwałą. Możecie pomyśleć, gdy Pan powróci, nasza dusza przeobrazi się. Nasze ciało musi być gotowe na przemienienie. To nas powinno zajmować, może nawet trochę martwić. Nie wzrosłem, nie przeobraziłem się, wciąż w sobie przebywam. Więc co? Czy Pan może powrócić, gdy nie będzie takiego grona wierzących? Punkt drugi. Ciało naszego poniżenia to nasze naturalne ciało, uczynione z bezwartościowego prochu, skrzywdzone przez grzech, słabość, chorobę i śmierć. To bezwartościowe. Bezwartościowe. Ale ciało Jego chwały to zmartwychwstałe ciało Chrystusa, przesycone Bożą chwałą i wyrastające ponad skażenie oraz śmierć. List do Rzymian, rozdział 8, mówi o tym, że życie jest udzielone naszemu śmiertelnemu ciału przez Jego Ducha, który mieszka w nas. Jego życie może się nawet rozprzestrzenić do naszego śmiertelnego ciała. Punkt B. Przemienienie naszego ciała to inaczej Jego odkupienie dla pełnego Bożego synostwa. Pełne synostwo oznacza, że jesteśmy tacy sami jak On w życiu, naturze, funkcji i wyrazie, ale nie w bóstwie. Amen. Punkt C. Przemienienie naszego ciała będzie otoczeniem chwałą całej naszej istoty. Osiągnięcie przez wierzących otoczenia chwałą stanowi szczyt ich dojrzałości w Bożym życiu i szczyt Bożego zbawienia w życiu w celu wypełnienia
Bożej ekonomii i zaspokojenia Bożego pragnienia. Święci, to znajduje się najwyżej. To szczyt. Dojrzałość i życie. Boże zbawienie w życiu chce osiągnąć ten stan w nas. Nie mówcie, o, może za 10 lat, za 20 lat wzrosnę w życiu, będę dojrzały. Nie. Musimy być tacy dzisiaj. Musimy stać się zdeterminowani, ofensywni, podążać. Teraz przeczytam pozostałe punkty. Punkt rzymski trzeci. Tematem i myślą przewodnią listu do Filipian jest doświadczanie Chrystusa. Punkt A. Doświadczanie Chrystusa jest kluczem otwierającym nam list do Filipian. Punkt B. Doświadczanie Chrystusa jest kwestią ciała. Nie chodzi tu o ciebie. To ujęte jest razem. Chciałbym zagłębić się w te wszystkie wersety. To sprawa ciała. Wszystko, co jest w ciele czy z ciała, wymaga wzajemnej społeczności. Doświadczanie Chrystusa wymaga takiej wzajemności. Niektórzy z nas nie mogą być jedno z nikim. Czy może Pan was przemienić, zabrać, gdy powróci? Przemienić was bez dalszej pracy nad wami, dalszego karcenia? Wzajemność. Co powiecie o waszej grupie, grupie witalnej, o dwójkach, trójkach, o waszych współpracownikach, studentach, waszej małej grupie? Wzajemność. Doświadczanie Chrystusa musi odbywać się w ciele i musi być dla ciała. Tylko dzięki doświadczaniu Chrystusa w ciele możemy doświadczać Go w najpełniejszym wymiarze. Tylko doświadczaniu Go w ciele. Punkt C. Jaki jest sekret doświadczania Chrystusa? Być jedno w duszy, być połączonym w duszy z innymi, mieć podobną duszę do innych. Musimy modlić się tymi słowami. Jeśli chcemy doświadczać Chrystusa w najpełniejszym wymiarze, w ciele Chrystusowym, musimy być tymi, którzy mają podobne dusze. Nawet musimy ryzykować życie duszy. Ponieważ Tymoteusz miał podobną duszę do duszy Pawła, miał podstawę, by doświadczać Chrystusa w pełni w ciele, w taki sam sposób jak Paweł. Punkt czwarty rzymski. List do Filipian mówi nie tylko na temat doświadczania Chrystusa, lecz także na temat codziennego życia Chrystusem. Myślą przewodnią Biblii jest pragnienie trójjedynego Boga, które polega na tym, że chce On wbudować się w nas, abyśmy mogli przyjąć Go jako życie i Nim żyć. Myślą przewodnią jest to, co trójjedyny Bóg pragnie. Ekonomia Boża polega na tym, że sam Bóg udziela się nam i wbudowuje siebie w nas jako nasze życie i zaopatrzenie w życie po to, byśmy Go żyli. On staje się naszą osobą, osobowością. Powiela się w nas. Zamiarem Boga jest posiadanie grupy ludzi, którzy są jedno z Nim w Jego życiu i naturze. Ludzie, którzy są jedno z Bogiem w boskim życiu i naturze, są w stanie Go wyrażać. Codziennie musimy mówić, Panie, jestem jedno z Tobą, jestem jedno z Tobą, jestem zespolony z Tobą, połączony z Tobą. Chcę żyć Ciebie dzisiaj, obym żył Ciebie dzisiaj. Punkt B. Życie chrześcijańskie to życie codziennego doświadczania Chrystusa, służące konstytucji i budowaniu ciała Chrystusa. Życie chrześcijańskie polega na życiu Chrystusa wraz z Jego boskimi przymiotami wyrażonymi w Jego ludzkich cnotach jako części Jego organicznego ciała. Bogate przymioty wyrażone przez ludzkie cnoty w ciele Chrystusa. To ze względu na ciało Chrystusa powinniśmy żyć takim życiem, którym jest sam Chrystus. Żyć jako część Jego ciała dla powszechnego zwieńczenia wiecznej Bożej ekonomii we wszechświecie.
Życie chrześcijańskie to nie życie. To nie, zakreślcie to, życie w sferze etyki, religii, kultury, czy nawet moralności. Życie chrześcijańskie to Chrystus. To osoba. Nie chodzi tu o naśladowanie Go. Chodzi o to, by Nim żyć. Nie popełnijcie tego błędu. Jako wierzący w Chrystusa powinniśmy prowadzić takie życie, którym w rzeczywistości jest sam Chrystus. Jezus rzekł, jak żywy Ojciec mnie posłał i ja żyję z powodu Ojca, taki ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. Czyli Pan jadł Ojca przez cały czas. Rozmawiał z Nim, miał społeczność, mówił przez cały czas. W duchu trwał w tym organicznym związku inkorporacji. Ojciec żyje w Synu, Syn w Ojcu. Ci dwaj żyją jako jedno. I dalej Pan mówi, czyńcie to. Czyńcie i będziecie żyli. Jeśli mnie jecie, będziecie robili to samo, co ja. Będziecie żyli z powodu mnie. Standardem życia chrześcijańskiego jest Chrystus. A normalne doświadczenie Chrystusa to żyć Chrystusa. Mieć tę osobę. Musimy zakreślić ten cały punkt. Jest wspaniały. Punkt D. Celem życia Pawła było żyć Chrystusa. Chrystus żył wewnątrz Pawła jako jego życie. Siła, uczucia, wewnętrzne części. Paweł zaś żył Chrystusa na zewnątrz, przyjmując go jako codzienne postępowanie, działania, słowa, wyraz. Żyli oni razem jako jedna osoba, posiadająca jedno życie i wyraz jednego postępowania w tym życiu. O. Żyć Chrystusa oznacza, że bez względu na nasze okoliczności, Chrystus jest w nas powiększany, a my w niczym nie jesteśmy zawstydzeni. Tyle. Znajdujemy się w pewnych okolicznościach teraz. Ja mam swoje okoliczności. One są mi wyznaczone. A wy macie swoje. Razem jesteśmy ciałem Chrystusa. Żyjemy Chrystusa we wszystkich okolicznościach. W każdych okolicznościach. W przeróżny sposób. I co się dzieje? Chrystus jest powiększany. Chrystus świeci. Punkt 5. Ciało Chrystusa wynika z doświadczania Chrystusa. Musimy więc modlić się z determinacją o to, byśmy żyli Chrystusa i by Jego ciało stało się dla nas rzeczywiste. Musimy się modlić z determinacją, ponieważ to określi, kiedy Pan powróci. Nie chodzi o datę. W niebie nie ma kalendarza z jakąś szczególną datą na to. Jedynie Ojciec wie. Syn nie ma w to wglądu. Nie. Wszystko zależy od rzeczywistości ciała Chrystusa, którą wyraża znaczne grono wierzących. Ci, którzy żyją Chrystusa, czyli wyrażają ciało Chrystusa, nie wyrażają siebie, ale Chrystusa. Chrystus poddaje sobie, sprowadza pod jedną głowę wszystko, a my podlegamy Jemu jako głowie Jego władzy. Kulminacją, szczytem boskiego objawienia w całej Biblii jest to, by żyć Chrystusa. Życie Chrystusem wymaga również ukochania Go bez reszty. Nie możemy żyć kimś, kogo nie kochamy. Panie, kochamy Cię. Wy, młodzież, studenci, jesteście w młodym wieku tu w Europie. Modlimy się teraz, żeby stało się to czymś, co w nas wniknie. Stanie się dla nas wizją,
rządzącą wizją i co nas poprowadzi, pokona nas i stanie się codziennym życiem. Panie, obyśmy z determinacją modlili się o to, trzymali się Ciebie w tej kwestii, dawali Ci podstawę sobie do tego. Uczyń to, Panie, na całej ziemi, we wszystkich młodych ludziach, starszych, świętych, we wszystkich braciach i siostrach na całej ziemi, obyś zyskał znaczne grono wierzących, którzy żyją w rzeczywistości ciała Chrystusa i w praktycznym życiu jednego nowego człowieka. Panie, uczyń to. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Dobrze, święci. Chwała Panu.